Cześć, ja jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry Hogwarts Legacy wybierzemy się do działu ksiąg zakazanych w ramach głównego wątku fabularnego. Przejdźmy do aktywnych misji i mamy tutaj sekrety działu ksiąg zakazanych. Lepiej wrócę do profesora Figa i powiem mu, że znam już Incendio. Jest to nowe zaklęcie, którym możemy podpalać jakieś obiekty, potencjalnie pewnie także i przeciwników. Przeniosłem się od razu w pobliże miejsca, gdzie mamy z profesorem porozmawiać, tylko jeszcze pokażę wam tak na szybko wyposażenie, no bo tutaj zmieniłem sobie na szatę, która daje mi więcej ofensywy, tylko że jej wygląd mi nieszczególnie odpowiada, więc tutaj myślę, że powrócimy sobie do wyglądu wcześniejszego. Tu w ogóle mam jeszcze taką szatę czarnej magii, to zdaje się, że wchodzi w skład edycji Deluxe. Ale na tę chwilę jeszcze w sumie wyłączmy widoczność szaty i mogę wam też pokazać tutaj, jakie mamy stroje oprócz tego wszystkiego. Regalia z kobaltu, to zdobyliśmy w ramach tych kolekcji, a tutaj strój czarnej magii, czyli też chyba właśnie z edycji Deluxe. Szczerze mówiąc, chyba najbardziej elegancki wygląd, ale zresetujemy sobie na ten standardowy. A tutaj właśnie, zostawiając statystyki tej szaty, damy po prostu wcześniejszy wygląd tylko i wyłącznie. No dobra, myślę, że możemy ruszać. Cel został zaktualizowany, więc będziemy mogli ruszyć od razu do profesora Figa. Tutaj mamy też zadanie zaraz obok, no ale na razie się tym nie zajmujemy. Na te questy poboczne jeszcze przyjdzie pora. Akurat u profesora Figa już byliśmy w poprzednich odcinkach, więc drogę mniej więcej tak czy siak znamy. I z tego co widzę, mogłem nawet skorzystać z innego punktu szybkiej podróży. A nie, bo to co jest na mapie to właśnie ten punkt, z którego skorzystałem, tylko że był wyżej. A tu musimy poczekać, aż się profesor pojawi. No proszę. Ah, there you are. To porozmawiajmy. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecate. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. To nie za ciekawie. Porozmawiaj z Sebastianem? A to ciekawe. Jeśli chcę się dostać do działu ksiąg zakazanych, muszę przekonać Sebastiana Salloa, aby powiedział mi, jak to zrobić. On zwykle nie oddala się zbytnio od sali obrony przed czarną magią. Poszukam go tam. Okej. Czyli wygląda na to, że Martin nie zamierza czekać na profesora Figa. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jednak grzecznie zaczekamy. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. No, zobaczymy. W takim razie. Nie wiem, czy nie będziemy tego żałować. No z drugiej strony... Przecież pamiętamy z książek i filmów, jak Harry Potter też się, kurczę, niejednokrotnie wymykał i robił coś po kryjomu. Martin chyba decyduje się na podobną ścieżkę. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Patrzcie, no znowu ten moment, kiedy, kurczę, możemy decydować się na wyjawienie całej prawdy, no ale ciągle się jeszcze trzymam tego, że profesor wyraźnie prosił, żeby nikomu
o niczym nie mówić, no ale nie wiem, czy to się uda utrzymać w tajemnicy. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Ciekawe, jak to się potoczy. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Oj tak, i Rytek potrafi skomplikować sprawy. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. I od razu odczekamy do nocy? Wygląda na to, że tak. Sala główna, od razu się przenieśliśmy. Nie trzeba było za bardzo nawet czekać. Sebastian zaproponował mi spotkanie dziś wieczorem przed biblioteką w sali głównej. No dobrze. Mam nadzieję, Sebastianie, że masz dobry plan. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells, spells are free. Give it a try. Ostatnio przeglądaliśmy sobie zaklęcia, jakie będą do wyuczenia i tam faktycznie było to zaklęcie kameleona. To do dzieła. To jest aż podejrzanie proste uczyć się tych zaklęć. Użyj zaklęcia kameleona, by uniknąć wykrycia w niedozwolonych miejscach. No i proszę bardzo. Będzie coś idealnego w takim razie. Tak jak powiedział Sebastian, nie wydaje się, żeby to była pełna niewidzialność, no ale... Tylko, że co? Tutaj powinniśmy teraz sobie zmienić. Tylko zamiast czego? Może... No, skoro mamy się skradać, to światło chyba raczej nie będzie potrzebne. Ogień? Może też niekoniecznie, ale z drugiej strony ognia uczyliśmy się. W sensie tego zaklęcia Incendio. Dopiero co? No dobra, weźmy. Przepiszmy do tego przycisku. Sprawia, że wtapiasz się w otoczenie, utrudniając innym dostrzeżenie cię. Idealne do skradania lub podchodzenia do wrogów bez zauważenia, aby móc rzucić Petrificus Totalus. No jeszcze nie potrafimy tego zaklęcia, ale to też wszystko w swoim czasie. No i co? Chyba ruszamy w takim razie. Pobliscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie. Złapanie przez autorytet zakończy się natychmiastowym niepowodzeniem misji. Dobra. To zaczekajmy chwilę, no bo skoro nie jest to idealna niewidzialność, to i tak mogą nas zauważyć. Dobra. A jak przejść tutaj? To nie jest najlepszy moment chyba. Zaczekamy w takim razie, aż ten jeden z prefektów sobie pójdzie ponownie. Mam nadzieję, że jest to możliwe. Bo ten drugi chyba się nie odwraca totalnie, a ten spogląda się w innym kierunku.
więc trzeba tylko wykazać się cierpliwością. Jedynie jestem ciekaw, czy są w stanie nas usłyszeć, czyli czy muszę wolniej się poruszać, kiedy jestem blisko. Dla bezpieczeństwa chyba lepiej to zrobić. No. I proszę bardzo, udało się. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. No, brakowało, co? No tutaj, zakradniemy się. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wydaje się, że nic prostszego. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Oj? Przestało działać? Kurde, przez chwilę przynajmniej. Ale pamiętamy zakręcie Alohomora, faktycznie. No i co? Is someone there? Is that you, Peeves? Miałem kurde wrażenie, że za chwilę tu podejdzie. Dobra, jazda. Nie miałem czasu czytać tej notatki, ale przecież możemy ją też przejrzeć w każdym momencie w naszym inwentarzu. No dobra, udało się ją przechytrzyć. To najistotniejsze. Mamy palto w karmazynową szachownicę. Dobra, może na razie nie traćmy czasu na przeszukiwanie tego miejsca. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. No dobra, mamy klucz, więc możemy się rzeczywiście dostać i to najważniejsze. Revelio. A i tak nie ma w pobliżu niczego. Chyba że tutaj jakaś skrzynka. A ta bibliotekarka ciągle się przemieszcza. Muszę uważać. Tylko spojrzałbym właśnie jeszcze. Czy to było w inwentarzu? Chyba tak. Patrzcie, notatka dla profesora Blacka od pani bibliotekarki. Profesorze Black, czy mogę zasugerować zakaz magii na terenie biblioteki? Ktoś się zakrada do działu ksiąg zakazanych, a Cressida Bloom uważa, że biblioteka to jest własny ogródek, gdzie może sobie ćwiczyć najnowsze zaklęcia. To zakłóca spokój innym. W porównaniu z takimi wybrykami, Irytek jest grzeczny. No, chyba nie udało się pozytywnie rozpatrzeć jej prośby, bo nadal korzystamy z magii, no i mamy ten klucz. Wchodzimy w takim razie. A gdzie była ta skrzynia? Jeszcze chyba dalej, co? Revelio. Tak jest. Mamy to tutaj. Kurczę, wypadałoby od razu zmienić to wyposażenie, bo jednak zdobywamy coś lepszego. A więc, żeby o tym nie zapomnieć. To będzie to. A, wychodzi na to samo. Ale przynajmniej jakoś rozsądniej to wygląda, więc przy tym teraz zostanę. A jeśli chodzi o ten szal, ofensywa 19 punktów, no to pięknie. Nawet pasuje do tego stroju, dobra, na razie zostawię. Mimo, że nie mamy zimy. A tutaj? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Dobrze. Revelio. Dzięki za tę jakże cenną radę. Tymczasem jednak schodzimy. Rzuć zaklęcie podstawowe, by przyciągać uwagę wrogów i autorytetów do wybranego miejsca. Tryb celowania zapewnia precyzyjne celowanie zaklęć i ujawnia dodatkowe cele. Dobrze. Ghost, don't let her see you.
rzeczywiście. To co, czyli tutaj? Zadziałało. Jak najbardziej zadziałało. Kurde, tych duchów jest tu więcej. Niebezpiecznie. Boż, come on. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Naprawdę? I'll be quieter than a juggernaut. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Revelio. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. Może jeszcze do tego tematu Sebastiana powrócimy, może jakoś mu pomożemy. Jeśli tylko można, najlepiej unikać tych książek, nie tyle ze względu na ich tendencję do wyrywania z rąk czytającym, ale dlatego, że ich treść to spektakularna paplanina pozbawiona jakiejkolwiek wartości edukacyjnej. You're being awfully cryptic. Revelio. No cóż, Martin ciągle nie zamierza zdradzać zbyt wiele, najwyraźniej. Ale jeszcze rzuciłbym okiem, bo dostaliśmy jakieś okulary, które wreszcie podniosą trochę statystyki. No dobra, oczywiście je założymy, ale żeby jednak nie były widoczne, bo wyglądają bardzo średnio. Tu są też inne. Okej, maska czarnej magii, czyli też pewnie z tej edycji Deluxe. Nie, myślę, że usuniemy widoczność tych okularów. Przynajmniej na razie. No i szukamy dalej w takim razie. Revelio. Na razie nic ciekawego. A, jest ta skrzynka, słuchajcie. To mogę chyba ją już teraz otworzyć. Skoro mam to zaklęcie. Quietly now. A, tylko że być może muszę pojawić się niezauważony. Nie mogę biegać niestety po tej okolicy. To nam trochę utrudnia. Ale pisaliście, że jak nauczymy się tego typu zaklęcia, to że wtedy będzie można to otwierać. I patrzcie, faktycznie działa. 500 monet, całkiem sporo. Secrets of the darkest arts. Revelio Crest. Niczego poza tym tu nie ma. Ciągle to, czego nie mogę ruszać. A zatem co dalej? Zajrzymy się. Oj. Coś tu się zniszczyło, ale najpierw to. Leviosa. Mamy kolejną stronę. Revelio. 5 na 25 na tę chwilę. O, mamy brązowy liść. To znowu rozumiem, że do różdżki. Sprawdźmy, bo już jeden uchwyt miałem wcześniej. A możemy sobie zmienić, czemu by nie. Nie zaszkodzi na pewno. No i tutaj chyba będę musiał naprawić, co? And his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. Oh, blasted Peeves. I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Świetnie po prostu. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides,
I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Niepokoją mnie te jego słowa, że lubi mieć przyjaciół, którzy mają wobec niego dług. Tak jakby lubił ludzi szantażować. Nie wnikam. Dobra, tutaj naprawimy to. A może w ten sposób dajmy. Repairer. Czyli to Irytek najwyraźniej to zrzucił. Ubiór pojedynkowicza. Kurczę, kolejna rzecz, którą można by było zmienić. Dość często teraz zdobywamy te elementy wyposażenia, to trzeba przyznać. Wprawdzie zielone, ale daje nam lepszą obronę, więc dopóki atrybuty są dla nas tajemnicą, to lepiej iść w te bazowe atuty. Czyli po prostu zwiększone punkty obrony czy ofensywy. Revelio. Dobra, idźmy dalej. To nadal nie wszystko, ale martwię się, co z tym Irytkiem w takim razie. Nagle się, kurczę, rozdzieliliśmy. To nie jest dobry znak. Na dole kolejna skrzynka i to nie jest przypadkiem ta z okiem? Chyba nie. Of course, traces of ancient magic. Aha. There must be more to this room. To za chwilę to sprawdzimy. Najpierw skrzynka. Mamy zdobione rękawice. Revelio. Czyli też wypadałoby je znowu założyć. Ale faktycznie, jak wykorzystamy starożytną magię, pewnie coś tutaj odkryjemy więcej. Dobrze by było to za chwilę sprawdzić. Tylko spójrzmy. Raz jeszcze. Przynajmniej jakieś ciekawsze rękawice ze statystykami. I wygląda to powolutku coraz lepiej. Tymczasem... mamy portal. Może to i lepiej, że Sebastian tego nie widzi? Choć podejrzewam, że prędzej czy później, no na pewno i tak się wszystkiego dowie. To jest raczej nieuniknione, co? Okej, skrzynka. To ciekawe, kurczę, jakiś legendarny ubiór kowalski. No proszę. 10. poziom. Bierzemy to. Średnio z wyglądem, no ale na razie zostawmy. Where might this lead? Zaraz się przekonamy. Ateneum. To wejdźmy w takim razie. Co to kurde za miejsce? Jakim cudem? Chciałem powiedzieć, że jakim cudem to wszystko się pomieściło, ale równie dobrze może się tu odbywać jakaś magia. Zresztą przeszliśmy przez portal, pamiętajmy o tym. No i co dalej? Revelio. A, tamto. Tylko nie wiem, czy zwykły czar wystarczy? Na dole jeszcze coś jest. I need to wake up that rune over there. Dobra, spróbujmy. Okej. No ale to mnie na dole jeszcze zastanawia. A, tutaj. Proszę bardzo, brązowy szalik. Revelio. Poza tym niczego nie ma. Eksplorujmy dalej w takim razie. Oj. Not surprising. Guards at the ready. Czyli czeka nas walka? O kurcze. O kurcze. Oj tak, nie ma to jak nasza starożytna magia. Rewelacja. Tylko, że już to zużyłem. Idealnie. Jeszcze, jeszcze.
Twoja zdolność starożytnej magii kumuluje się dzięki udanym atakom lub odnoszeniu obrażeń. Nieprzerwana kombinacja co najmniej 10 trafień rozpocznie generowanie doładowań starożytnej magii. Zbieranie ich znacznie wypełni licznik starożytnej magii i zregeneruje małą część zdrowia. No właśnie, ten taki niebieski pasek się napełnia. Jeden atak zużywa jedną część paska. Gdy zapełni się co najmniej jeden segment licznika starożytnej magii, możesz użyć potężnego zaklęcia starożytnej magii, które zadaje wysokie obrażenia i przebija zaklęcie tarczy. No właśnie, czyli tak jak pierwszy raz wykorzystaliśmy to w walce z trolem. Całkiem użyteczna rzecz. Revelio. Niczego więcej i nikogo więcej tutaj. Idziemy dalej. Oj, znowu. Wiecie co? To ja tutaj, kurde, powinienem sobie jednak powrócić chyba do Levioso. Levioso! Nie zadziałało. Nie zadziałało tak jak chciałem, może jest za ciężki przeciwnik. Spróbujmy teraz. Levioso! A nie, jednak działa. Accio! Incendio! Pięknie. Zaczynamy wykonywać różne kombinacje tych ataków. Bardzo fajna rzecz. Okej, mam nadzieję, że tam się za chwilę dostaniemy. No ale to tylko mi otwiera przejście z przodu. Revelio. O, i w dodatku to znika. A, tu jest jeszcze, okej. Jak to w takim razie zrobić? Bo jednak chciałbym się tam dostać w ten czy inny sposób. A, musimy podejść. Tu jest trochę ciemno. Czarne rękawiczki bez palców. To wiecie co? Jeszcze zmienimy. I damy jednak Lumos w takim razie. Lumos. Zawsze więcej będziemy widzieć przynajmniej. No i to samo po drugiej stronie, czy nie za bardzo? Revelio. Tutaj to wydaje się, jakby nic nie było. Tam coś jest, ale to za ścianą w ogóle jakoś. No, muszę sprawdzić, czy to coś dało tutaj, ale chyba nie. Dobra, trudno się mówi. Najważniejsze, że mamy skrzynkę otwartą. To tu muszę szybko przebiec. No. Kurde. A to tylko będzie droga powrotna, jak rozumiem. Czy tam również? Tak, no to w razie czego powrót będzie możliwy. Idziemy dalej. This must be the way forward, but to where? Revelio. Mam nadzieję, że szybko się przekonamy. Czyli tak, jakoś tutaj przydałoby się przejść. Ale to może znowu muszę w ten sposób. O! No i co? Czy znowu muszę strzelić w to? Chyba tak. To jest, kurde, trochę ryzykowne. Dobra, złote okulary. Spoko, pojawia się z powrotem. I wrócić możemy już bez strzelania. No, ten skok też się nieraz przydaje. Dobra, czyli tutaj będę musiał też w odpowiednim momencie przeskoczyć. Aha, znowu strzelić. Nearly there. Best keep my wits about me. O, twoje gniazda wyposażenia są pełne. Niedobrze. Kurde. Jest problem, bo i tak
poza nagraniem coś tam sprzedałem w Hogsmeade, bo staram się czyścić ten ekwipunek, ale w takim układzie będę musiał już coś wyrzucić sobie, po prostu zniszczyć. Na razie założymy tutaj. O, widzę, że to będzie i tak gorsze. Mogę zobaczyć tylko wygląd, ale zostaniemy przy tym. Oprócz tego tutaj jeszcze coś mamy. Tak to wygląda, no ale też zostawiamy sobie to. No i odzienie. Obrona 15. Tutaj 26, no i legendarne. No na pewno muszę się pozbyć czegoś taniego. A tutaj 11 poziom wymagany, żeby to założyć. No dobra, to zniszczymy, bo to nic nam nie daje. 30 monet tylko warte. A dzięki temu my jesteśmy w stanie otworzyć sobie, czy raczej zebrać coś z kolejnej skrzynki. Jeszcze może to też zniszczę, bo nie wiem, czy kolejna skrzynka gdzieś tam nie będzie po drodze. No i co? To by było na tyle. Teraz możemy zabrać zawartość. Okulary ze złotymi oprawkami. No i kurczę, znowu mamy sytuację, że to jest coś lepszego. To raz jeszcze przejdźmy tutaj. No i to akurat mogę założyć. Jak najbardziej. To na razie niech te okulary może będą w takim razie. A tu chyba kolejna walka przed nami się szykuje. Revelio. Zobaczymy. A to z tej strony. No dobra. Kurde, ta starożytna magia jest super. To trzeba przyznać. Jeszcze nie spadł. Oj! Oskubany. Dobrze, dobrze, dobrze. Kontrolować na bieżąco, jak ktoś atakuje. Pięknie. Robi się coraz ciekawiej z tymi walkami. Tyle powiem. Idealnie. Dobra, tego jeszcze wykończyć. Oj, znowu będzie atakował. Na spokojnie. No i jeszcze ty. Świetna rzecz. No powiem wam, że coraz ciekawiej się walczy i znowu odblokowałem sobie możliwość tego specjalnego ataku starożytną magią. Dzięki temu, że miałem odpowiednio długą kombinację ciosów, czy... It is a book after all. Czy nie tyle ciosów, co zaklęć. No ale mamy księgę. Znowu myśl od siewnia. Czyją historię tym razem poznamy? A to znowu ten czarodziej, władający starożytną magią. Po lewej mamy tego, który towarzyszył temu czarodziejowi w tej scenie z pierwszej myśl od siewni.
proszę. Wygląda na to, że pomogli mieszkańcom zmagającym się z suszą. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bacall. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. No proszę, więc nie jesteśmy sami z tą starożytną magią. Chociaż ta dziewczyna, ten uśmiech na końcu... Sebastian! ...trochę był niepokojący. Może jednak wykorzystała to do niecnych celów. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? No proszę, Sebastian się za nami wstawił. Od razu zyskał plusa w ten sposób, jakby nie patrzeć. No to była ciekawa misja, trzeba przyznać. Te zadania rozwijające fabułę robią się coraz bardziej interesujące. No ale co, jesteśmy już tutaj chyba w takim momencie, że możemy się przemieszczać, bo kogoś tutaj mamy. Już sam nie wiem, czy ja muszę nadal się skradać, ale wygląda to, że nie. I've always said that travel broadens the mind. Coś tu w ogóle jest jeszcze do zbadania. Nie wiem, czy to z tej strony jakoś? Może z przodu? Revelio. Albo na górze po prostu. Bo jest tam jakieś wejście po schodach. Może jeszcze to sprawdzimy. Tak na koniec. W sumie to jestem ciekaw. A proszę. Mamy tu obraz. Cie-
Ciekawe, do kogo należy. Stary bibliotekarz. Portret przedstawia pierwszego bibliotekarza Hogwartu. Plotka głosi, że nie tolerował on hałaśliwych uczniów i był znany z częstego używania zaklęcia uciszającego przy najcichszym kichnięciu. Okej. Okay. Revelio. Wyjątkowo rygorystyczny musiał być w takim razie. Zastanawiam się, czy jest tutaj coś jeszcze godnego uwagi. No mamy ten obraz znowu. Lumos. O, dopiero co tam byliśmy. Jak miło. Czyli patrzcie, mamy też potwierdzenie, że ta ćma pojawia się dopiero po wykorzystaniu zaklęcia Lumos właśnie przy tych obrazach. Wcześniej jej tutaj na pewno nie było. A teraz możemy tę aktywność dokończyć. No i to tyle. Kolejna strona wpada nam do kolekcji. Revelio. I w bibliotece to chyba rzeczywiście będzie już wszystko. Bo tam jest coś jeszcze, ale to jakby po wyjściu już z tej biblioteki. Więc w tym miejscu już się z wami pożegnam, a w następnym materiale będziemy kontynuować nasze przygody. Jeszcze się zastanowię, czy ruszyć z wątkiem fabularnym, czy jednak na przykład poświęcić odcinek na jakieś zadania dodatkowe, bo widzę powolutku, że jest ich coraz więcej tutaj w Hogwarcie, a więc też dobrze by było się nimi pozajmować, tym bardziej, że to są ciekawe historie, pozwalające nam lepiej zapoznać się z różnymi uczniami. Oczekujcie zatem, a póki co, to by było na tyle. Na razie.